Ogólnie rzadko fotografowie zostają bohaterami popkultury, natomiast z Eugene W. Smithem stało się zupełnie inaczej. On doczekał się ekranizacji, może nie swojego życia, ale jednego z ważniejszych zleceń, które zrealizował dla magazynu Life. I w takim filmie Minamata z 2020 roku zagrał go znany aktor Johnny Depp. Widzisz? Każdy może robić zdjęcia. To łatwizna. Celujesz, łapiesz ostrość, naciskasz. I najważniejsze, popełniaj błędy. Koniecznie, bo tylko tak się czegoś nauczysz. I ja po obejrzeniu tego filmu chciałbym podzielić się z wami kilkoma przemyśleniami o tym, czy warto jako fotograf oglądać w ogóle takie filmy i czego można się z nich dowiedzieć, ewentualnie czego nauczyć. Nie będę tego filmu właśnie analizował pod kątem jakiegoś kunsztu filmowego, bo na tym się nie znam, natomiast wyciągnąłem sobie kilka takich lekcji, które myślę, że będą też pomocne dla kogoś, kto chce sprawić, żeby w jego zdjęciach pojawiała się treść. I na początek ostrzeżenie, nie jest to film, który polecałbym oglądać razem z dziećmi. Jest to dość ponura historia, ale wydaje mi się, że wynika to z tego, że Johnny Depp doskonale oddał właśnie naturę osobowości Eugene'a Smitha, który tworząc takie dzieła, które powiedziałbym możemy nazwać takimi powiedzmy nastrojowymi, czy też pokazującymi takie oddanie i pełen szacunek dla tego czynnika ludzkiego, to jednak one nie współgrają z osobowością artysty, ale jeżeli się analizuje historię sztuki, to często bywa tak, że właśnie dzieła jakichś malarzy, czy też właśnie tutaj w tym przypadku fotografów, one nie korespondują z tym, kim dany twórca jest w tym życiu prywatnym. No ale to tutaj oddzielmy sobie te warstwy. I w przypadku tego filmu ogólnie całość jest, tak jak wspomniałem, ponura, natomiast zaczyna się to od pewnej takiej wesołej sceny, która dobrze oddaje czasami niektóre układy między fotografami a reklamodawcami. Zresztą zobaczcie sami. Co mam robić? Powie pan, że kolorowy film Fuji zapewnia żywsze kolory niż produkty konkurencji. I że ufa pan tylko jemu. Wyłącz to. Cały sprzęt. Naprawdę mam to powiedzieć? Tak. Taka była umowa. Cholera. Nie robię kolorowych zdjęć. W ogóle. Nigdy. Wie to każdy, kto zna moją twórczość. Mamy więc problem. Przykro mi, ale tak stanowi kontrakt. Podpisałem go? I po tym humorystycznym wstępie reżyser już nas karmi samymi takimi trudnymi rzeczami. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że w tamtych czasach, w których Eugene Smith fotografował, to jest taki boom tej fotografii reporterskiej po latach 40. do mniej więcej właśnie takiego początku lat 70. Ta fotografia reporterska rozwija się i wydaje mi się, że wiele pokoleń takich fotografów, którzy potem zaczęli fotografować, żyło jeszcze tym takim mitem, że właśnie praca fotografa to właśnie wygląda tak, jak na tej scenie widzicie, że chodzi sobie z papieroskiem w ręku i fotografuje, ma nieograniczoną taką wolność do tego, żeby fotografować to, co może sfotografować. No ale to oczywiście potem, jeśli ktoś z was miał doświadczenia w pracy z jakąś redakcją, no to oczywiście wie, że tak ta praca fotografa nie wygląda, przynajmniej już nie wygląda. Jest natomiast taka scena w tym filmie, która myślę, że dobrze dość opisuje to, jak powinno się fotografować historię, czyli stawać się najpierw członkiem jakiejś społeczności niż właśnie takim myszkującym wśród ludzi, którzy być może nie są gotowi na to, żeby fotografować. Ciekawe jest też na przykładzie pokazanie tego, czy powinniśmy kierować się emocjami podczas pracy fotografa. Jest taki pogląd, że fotograf musi się wyzbyć wszelkich emocji, kiedy fotografuje, dlatego że wtedy nie jest w stanie obiektywnie pokazać tego wszystkiego, co dzieje się dookoła niego. Natomiast to jest też taka kwestia pewnie tego, że kiedy poddajemy się emocjom, nie jesteśmy w stanie
w takich prozaicznych nawet kwestiach wykazać się jako fotografowie, dlatego że się nam na przykład trzęsą ręce ze zdenerwowania, nie jesteśmy w stanie skupić się na dobrym kadrowaniu, więc tutaj Johnny Depp jako Eugene Smith przekazuje nam bardzo cenną lekcję. Odwróć się, weź aparat i sprawdź nastawy. Nie wolno pozwolić, żeby emocje wzięły górę, bo wtedy nie zrobisz dobrych zdjęć i możesz stracić życie. Skup się na zdjęciu, na tym, co chcesz nim przekazać. Teraz. Pamiętasz, jak cię to poruszyło? Co wtedy czułaś? Coś nieprzyjemnego? Zagrożenie? Zło? Zmień kadr. A teraz... włóż do wywoływacza. Zdradzę ci swój sekret. Cały czas używaj rąk. Pieść obraz. Ogrzej papier ciepłem własnego ciała. Tak opowiesz swoją historię. Jest takie zdjęcie Tomoko w kąpieli, które należy praktycznie do takiego panteonu fotografii reporterskich. O tym za chwilę opowiem, bo jest tam taka scena, która w zasadzie pokazuje nam pewne wyobrażenie tego, jak ta scena mogła zostać sfotografowana na fotografii Eugene'a Smitha. Natomiast najpierw jeszcze powiem coś, co mnie absolutnie urzekło, o tym, jak Eugene Smith tłumaczy taki, myślę, że taki nawet już filozoficzny problem o tym, że fotograf zostawia część swojej duszy w tych swoich największych dziełach, w swoich fotografiach. I jest to coś, o czym powinniśmy pamiętać, głównie dlatego, że bardzo emocjonalnie czasami podchodzimy do tego, co fotografujemy i zostawiamy część serca w tej naszej pracy i czasami może to się nie spotkać z jakimś takim odbiorem, ze zrozumieniem, ale najważniejsze jest w tym fotografowaniu właśnie takich trudnych tematów chyba to, że my robimy to, co uważamy za słuszne w danym momencie. Jeżeli świat się na tym nie poznaje, to trudno, ale takim największym sukcesem jest właśnie realizacja takich swoich projektów, a Eugene Smith bardzo, myślę, że inspirująco tutaj może na nas podziałać i dać taki sygnał, że w jakiejkolwiek tam sprawy się nie uwikłamy życiowo, to tak naprawdę możemy coś też dobrego dla ludzkości zrobić fotografując. Amerykańscy Indianie wierzyli, że zdjęcie zabiera część duszy fotografowanego. Nikt jednak nie wie, jaką cenę płaci fotograf. Zdjęcie potrafi zabrać też część jego duszy. Rozumiesz, co mam na myśli? Ta praca łamie serce. Więc jeśli już fotografujesz, rób to na poważnie. Zgoda? Ogólnie film to jest taka super podróż do ojczyzny fotografii. Może w takich słabszych nieco okolicznościach. Natomiast to też pokazuje, że w tej kulturze japońskiej jednak to przywiązanie do fotografowania jest takim czymś, co ludzie mają we krwi. Jest taka scena, w której Eugene gubi swój aparat, czy też oddaje jakiemuś chłopakowi, a inni ludzie po prostu przynoszą wszystko to, co mają, do jakby taki sprzęt fotograficzny, więc myślę, że to jest coś, co też takie jest typowe dla Japończyków, to zamiłowanie do fotografii, ale przejdźmy jeszcze na moment do tej finałowej sceny. Ona w taki fajny dosyć sposób pokazuje, jak te zdjęcia, które wbijają się do naszej świadomości, one żyją w ogóle zupełnie już swoim życiem, one oddzielają się od twórcy, natomiast to takie przedstawienie tego, że ten aparat był na statywie i to zdjęcie zostało właśnie odpalone, można tak powiedzieć, wężykiem, też pokazuje, że do takich ważnych zdjęć
należy się jednak przygotować, że to nie jest tak, że te zdjęcia nam się trafiają przez przypadek, przy okazji. Może gdzieś tam jakiś taki element szczęścia też jest w tym. Natomiast te ikony, gdzieś tam warto mieć to w świadomości, że to czasami są też wypracowane momenty. Nie mówię tutaj, że ta scena absolutnie jakoś jeden do jednego opowiada to, co faktycznie miało miejsce, ale pewne takie jakieś ramy nam tutaj wprowadza i możemy sobie dzięki temu to wyobrazić. I teraz kluczowe pytanie, czy polecam ten film fotografom? Myślę, że tak, ale nie w takiej kategorii, że jest to jakiś kurs pokazujący, jak Eugene Smith fotografował, mimo tego, że jest dużo scen, w których rzeczywiście aktor odtwarza te różne momenty, w których Eugene Smith robił zdjęcia, natomiast pamiętajmy, że to jest pewnego rodzaju wyobrażenie. Natomiast myślę, że samo oglądanie takich filmów nie szkodzi fotografom, wręcz przeciwnie, może zadziałać jakoś inspirująco i sprawia, że nawet w tej kwestii takiej rozrywki, którą mamy gdzieś tam po pracy, nadal jesteśmy w tym świecie fotograficznym, nadal myślimy o obrazach i myślę, że taka godzinka z okładem może po prostu też jakoś tam zadziałać inspirująco na fotografów. A ja dziękując Wam za uwagę, zostawiam Was właśnie z tą wspomnianą wyżej sceną. Jesteśmy gotowi. Bardzo dobrze. Pięknie. Podaj mi wężyk. Dziękuję.